Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak poprawnie obcinać pazurki królikowi. Potrzebne nam będą po pierwsze obcinaczki takie odpowiednie z taką dziurką, która nie będzie mierzyła struktury paznokcia, pazurka. Dodatkowo pomocnik, który będzie nam mógł podtrzymać królika. Dużo cierpliwości i koniecznie jakiś smakołyk w nagrodę dla królika za to, że był dzielnym pacjentem. Tutaj macie trzy obrazki. Pierwszy zielony pokazuje, jak poprawnie obcinać, pod jakim kątem, a pozostałe dwa czerwone pokazują, jak tego nie robić. No i zaczynamy. Od razu chciałabym podziękować mojej mamie, która pomagała mi obcinać, i mojemu bratu, który był operatorem kamery. I tak, łapiemy sobie królika od spodu, tak między nóżki. Drugą ręką łapiemy go jakby pod pachami i trzymamy lekko główkę, żeby się królik nie ruszał, nie pokrył, ewentualnie sobie właśnie się nie wyrwał. To widzicie, Mimi troszeczkę się ruszyła, ale dzięki temu, że ją trzymam w taki sposób dosyć stabilny, nie ma za dużego jakby pola manewru. Paznokcie obcinamy tak, żeby był mały odstęp od tego czerwonego, co jest w środku, to jest nerw. Jak obetniemy, to po prostu królika będzie bolało i poleje się krew najprawdopodobniej. Właśnie trzeba to robić tak po prostu, żeby był mały odstęp od tego i wtedy na pewno sobie poradzicie i nie zrobicie królikowi krzywdy. Najbezpieczniej właśnie jest to robić w dwie osoby, bo wtedy jedna trzyma spokojnie i stabilnie królika, druga obcina i w sumie wychodzi to całkiem sprawnie. Tutaj Mimi na dole ma dosyć krótkie pazurki, więc nie będziemy obcinać, ale górne są już skrócone. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Jeżeli Ci się podobało, to zapraszam do subskrypcji i czekam na odzew w komentarzach. Hej!